też odkryj naszą ofertę. Teraz w Wektrze dostępna wszędzie telewizja smart i internet światłowodowy, a Netflix nawet na rok w prezencie. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Walka z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Karolina Morawka, witam w naszym serwisie informacyjnym. Dziś zobaczą Państwo szczepienia w sieradzkim szpitalu, otwarcie odcinka drogi Burzenin-Szynkielów, sesja Rady Miejskiej w Sieradzu, jak skorzystać z pomocy PCPR w Sieradzu, 14. emerytura z ZUS. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu pod względem szczepień przeciwko COVID-19. Niebawem zapisywać się na szczepienie będzie mogła kolejna grupa osób. Informacji udzieliła rzecznik Grażyna Kierzniewska. Panie rzecznik, jak wygląda aktualna sytuacja w sieradzkim szpitalu pod względem szczepień? Które grupy są aktualnie szczepione? Od 8 marca uruchomiono szczepienia dla grupy 0. To jest szczepienie dla osób, które do tej pory były zgłoszone, a nie było szczepionek. I my zaczęliśmy to szczepienie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj zaszczepimy 100 osób z grupy 0. Aktualizujemy jeszcze tą listę, uzupełniamy i te osoby do 21 marca będą mogły być zaszczepione. Mogą się jeszcze do nas zgłaszać. Do 11 przyjmujemy zapisy dla grupy 0. Szczepimy seniorów z grupy 80+. Te szczepienia wyglądają w ten sposób, że mamy 60 dawek w ciągu tygodnia i szczepimy seniorów w czwartki. Ponadto szczepimy seniorów w domu, czyli jest to ten wyjazdowy mobilny punkt. Do tej pory zaszczepiliśmy 60 osób z tej grupy i na następny wyjazd mamy do domu dla tych osób na 18 marca. Żeby zgłosić taką osobę do szczepienia wyjazdowego do mobilnego, należy zgłosić się do POZ-u swojego lub do pielęgniarki z opieki długoterminowej. Do nas przesyła się tą informację, POZ przesyła drogą mailową. Mamy też na liście oczekujących ponad 1400 osób z grupy 70+. Natomiast tutaj po 25 będą uruchomione zapisy dla tych osób jeszcze z grupy 70+. Panie rzecznik, a na jakim poziomie są szczepienia osób z oświaty? Pracowników oświaty mieliśmy skończyć szczepienia dla tej grupy 7 marca, natomiast otrzymaliśmy jeszcze listę jedną dla 100 osób nauczycieli i ta grupa osób będzie 14 marca zakończona. Zaszczepiliśmy w tej chwili już 1100 osób z grupy oświaty. A kto może teraz się zapisywać na szczepienie? W tej chwili też uruchomiono taką możliwość dla osób przewlekle chorych i te osoby przewlekle chore będą u nas szczepione od 16, ale w miejsce
gdzie nie zgłosiła się inna osoba z seniorów. Od 22 będą dla tych osób przewlekle chorych szczepionki już zamawiane. I to są takie cztery grupy tych osób, czyli pierwsza grupa to są pacjenci dializowani i ci pacjenci powinni zgłosić się do swoich stacji dializ, bo oni będą zaszczepieni przez stację dializ. Tam lekarz w stacji dializ będzie kwalifikował pacjenta do szczepienia. Druga grupa z tych pacjentów przewlekle chorych to są pacjenci, którzy po 31 grudnia 2019 roku byli poddani chemioterapii lub radioterapii. Trzecia grupa to są pacjenci po przeszczepach narządów, tkanek, komórek i leczeni immunosupresyjnie. To są pacjenci, u których są obniżona jest odporność i to jest też ta grupa pacjentów, która będzie szczepiona. Należy do tych grupy przewlekle chorych. I czwarta grupa z tej grupy przewlekle chorych to są pacjenci wentylowani mechanicznie. Natomiast ci pacjenci, oni mieli się zgłosić do 7, na stronie był taki link podany i powinni się zgłosić. Jeżeli się nie zgłosili, to automatycznie dla tych pacjentów system wygeneruje e-skierowanie, zostaną o tym powiadomieni. To skierowanie będzie wygenerowane na podstawie informacji, które posiada o tym pacjencie Narodowy Fundusz Zdrowia. I nie będzie dla tych pacjentów potrzebna jakby dodatkowa konsultacja lekarzy, tylko to skierowanie będzie automatycznie wygenerowane. Po takiej informacji, jeżeli pacjent uzyska taką informację, że jest właśnie dla niego to skierowanie, wtedy wybiera albo punkt rejestracji na szczepienie, na przykład tak jak u nas w szpitalu węzłowym, albo w tych punktach populacyjnych, czyli w POZ-ach. Od 11 marca będą mogli także zapisywać się seniorzy 69+. Teraz stworzyliśmy taką, zgodnie z komunikatami Ministerstwa Zdrowia, stworzyliśmy dla grupy 100 osób grafik i on został podany w systemie i na tę grupę, znaczy na ten grafik będą się mogli pacjenci zapisywać 69+. Natomiast o nowych zmianach będziemy Państwa informowali też na bieżąco. Ostatnie zalecenia rządu są takie, aby właśnie wstrzymać się z planowanym zabiegiem. Jak to wygląda w sieradzkim szpitalu? Co Pani sądzi o tej sytuacji? Mamy w kolejce oczekujących pacjentów na zabiegi planowe umówionych i o odroczeniu takiego zabiegu decyduje lekarz, który musi kwalifikować, czyli to będzie jakby ponowna kwalifikacja i to lekarz prowadzący zdecyduje danej specjalności, czy taki pacjent może oczekiwać. Droga na odcinku z Burzynina do Szynkielowa została przebudowana i oficjalnie oddana do użytku. Teraz podróżujący w kierunku do Wielunia czy Częstochowy mają lepszy komfort poruszania. Droga została poszerzona i odnowiona do granic powiatu. Przebudowana na odcinku 3 km droga powiatowa Burzenin-Szynkielów została oficjalnie przekazana do użytku. W otwarciu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz powiatu sieradzkiego i gminy Burzenin. Jest to dosyć spory odcinek, bo powyżej 3 km, dlatego tym bardziej to cieszy. A jeszcze tym bardziej cieszy, że to jest dalszy etap realizacji drogi, która już była wcześniej tutaj, jak stoimy tutaj na moście w Niechmirowie i od Niechmirowa w stronę sąsiedniego powiatu, gdzie mieszkańcy do sąsiedniego powiatu mogą dojechać i ta droga przede wszystkim służy mieszkańcom tutaj gminy Burzenin, ale również i powiatu sieradzkiego, jak i sąsiedniego powiatu. I liczymy na dalsze dofinansowania do innych dróg, które mamy zamiar i w tym roku, i w następnych latach realizować, remontować i budować. Ten wymiar remontów dróg napędza się. Robimy tych dróg coraz więcej, a tych dróg mamy dużo, więc jeszcze potrzeby są bardzo duże. Odcinek jest już użytkowany, co prawda krótko, ale dosyć intensywnie. Myślę, że większość mieszkańców, którzy już przejeżdżali, niesamowicie się cieszą, bo wiele osób z gminy Burzenin pracuje chociażby w okolicach Wielunia, dojeżdżają do pracy, korzystają z komunikacji w kierunku chociażby Częstochowy czy Bełchatowa, więc ten odcinek jest naprawdę mocno użytkowany. Poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców Wolnicy Niechmirowskiej, czyli mieszkańców tej miejscowości, która jest zlokalizowana tuż przy drodze. Mamy elementy właśnie bezpieczeństwa związane z ograniczaniem prędkości na tym odcinku. Mamy drogę dostosowaną do standardów, szeroką, więc
na dzień dzisiejszy jest to wielka, wielka radość, nie tylko dla nas jako mieszkańców, ale dla mnie osobiście. Zakres wykonanych prac był duży, o tym opowiedział dyrektor powiatowego zarządu dróg. Drogę zastaliśmy tak naprawdę, jako drogę, która nie miała 4 metrów szerokości nawet, więc to był jej największy mankament. Tutaj wyminięcie się dwóch samochodów, nawet osobowych, było niebezpieczne, nie mówiąc o samochodzie ciężarowym. I przede wszystkim to był ten zakres, czyli poszerzenie jezdni do wymaganych 5,5 metra, zrobienie odpowiednich poboczy, których też brakowało. Teraz są do 75 cm pobocze, takie jak być powinny, z destruktu, więc nawet jeśli ktoś musi zjechać na pobocze, to pobocze nie jest zniszczone i przede wszystkim jest bezpieczne. Poza tym były 3-4 sztuki przepustów tak naprawdę w ciągu odcinka drogi, też zostały wyremontowane, wymienione rury. W związku z tym jesteśmy też pewni, że odwodnienie też drogi będzie działać jak trzeba. Zostało zrobione również oznakowanie poziome, pionowe, więc tak naprawdę cała przebudowa kompleksowa drogi, to co powinno być na niej, się teraz znajduje. Dodatkowo jeszcze w samej miejscowości, w Wolnicy Niechmielowskiej, no tam gdzie samochody rzeczywiście rozwijały dosyć duże prędkości, zastosowaliśmy takie dwa fotoradary. One rzeczywiście nie robią zdjęć tak jak fotoradary, na podstawie których służby nakładają mandaty, ale już mają, uzmysławiają kierowcy, że tak naprawdę jedzie za szybko i ma ten wynik swój, który obserwuje, i zdejmują ludzie nogę z gazu. Z tego co słyszę tutaj od pana wójta, to już jest ten efekt, że rzeczywiście jest troszeczkę wolniej. Remont trwał od sierpnia do listopada ubiegłego roku i realizowany był ze środków własnych powiatu sieradzkiego i gminy Burzenin oraz przy wsparciu budżetu państwa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 237 000 zł, w tym środki z budżetu państwa i Funduszu Dróg Samorządowych to 1 118 000 zł. Warto byłoby podkreślić i podziękować, i cieszymy się z tego, że 50% tej kwoty to są środki, które są z budżetu wojewody, czyli z tak zwanego Funduszu Dróg Samorządowych. Przy takim znaczącym udziale można było tę drogę remontować. Liczymy również, że pan wojewoda nie zapomni o innych drogach, również w powiecie sieradzkim i w innych gminach, także liczymy na pomoc z całego serca. Wszystkie gminy potrzebują takiej pomocy i takiego wsparcia i podejrzewam, jak się domyślam również, że takie potrzeby będą spełnione. Cieszymy się, że te środki się znalazły, a ja jestem podwójnie z tego zadowolony, z racji tego, że tu często jeżdżę. Ta droga od lat 60. praktycznie była w takim stanie, że nie szło bezpiecznie dojechać. Podczas spotkania wspomniano także o dalszych planach inwestycyjnych na bieżący rok w gminie Burzenin, jak i w powiecie. Ostatnio z panem wójtem rozmawialiśmy o takim ciągu drogowym od Witowa do Prażmowa, gdzie rzeczywiście jest problem duży. No i może nie teraz, ale może kiedyś tam w przyszłości uda się również jakieś działania podjąć, żeby i tam te drogi wyremontować. Jedną z takich głównych potrzeb, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, jest ten odcinek pomiędzy Witowem a Wolą Będkowską. Jest to odcinek prowadzący w kierunku Zapola, również niesamowicie zniszczony. Wiemy, że te możliwości powiatu są ograniczone, natomiast tu z przychylnością zarządu, radnych, pana starosty, mam nadzieję, że również i tą inwestycję w przyszłości uda się też zrealizować. Mówimy tutaj o ulicy Rejmonta w Sieradzu, gdzie chcielibyśmy zrobić, również skończyć następny etap, czyli połączenie tego wyremontowanego odcinka z rondem ze zjazdu z trasy S8. Mówimy tutaj o miejscowości Ruda, gdzie od ulicy Uniejowskiej w Sieradzu do końca tej miejscowości chcielibyśmy zrobić również drogę w Złoczewie, z Warty do Goszczanowa, w samej Warcie ulica Cielecka to jest, do końca miasta Warta. Są jeszcze mniejsze, są chodniki, są przepusty, jeszcze most w miejscowości Gruszczyce. Tych potrzeb, inwestycji jest wiele, wiele, ale chcielibyśmy, żeby udało nam się z pozyskaniem środków zewnętrznych wybudować tego jak najwięcej. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sieradzu radni przychylili się do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na budowę i przebudowę boiska szkolnego przy szkole podstawowej nr 1. Wyrazili także zgodę na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. We wtorek 9 marca odbyła się 41. sesja Rady Miejskiej w Sieradzu. Obrady w trybie zdalnym skoncentrowane były na dwóch tematach. Pierwszym z wątków sesji było utworzenie spółki z o.o. w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Jej celem jest budowa i wynajem w porozumieniu z samorządem mieszkań z przystępnym czynszem. Radni zatwierdzili też wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie udziałów miasta w utworzonej spółce.
W wyniku obrad ucieszą się władze i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Władysława Reymonta, dla której zabezpieczono w budżecie gminy miasto Sieradz wkład własny na przebudowę boiska szkolnego. Okazja do inwestycji jest doskonała, bo w przyszłym roku szkoła będzie obchodzić stulecie istnienia. Byłoby to piękne zwieńczenie i wydaje mi się, że wspaniały taki prezent dla uczniów, przede wszystkim dla uczniów, ale również dla nauczycieli z okazji stulecia. Mam nadzieję, że ta realizacja dojdzie do skutku i właśnie będziemy mogli w ten sposób świętować stulecie szkoły. W planach są dwa boiska z nawierzchnią poliuretanową, dwa tory bieżni na dystans 60 metrów i skocznia do skoków w dal, a do tego nowe ogrodzenie i oświetlenie. Całość inwestycji ma wynieść 1 300 000 zł, z czego planowo wkład miasta wyniesie 2/3. Resztę ma pokryć dotacja z ministerstwa. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie to placówka, która niesie pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, na przykład z powodu niepełnosprawności lub braku odpowiedniego wsparcia we własnym środowisku. W rozmowie z nami dyrektor Krystyna Marcinczak zachęca rodziny sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną do skorzystania z pomocy w postaci krótkotrwałej opieki wyręczającej. Pani dyrektor, jak obecnie działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w czasie pandemii? Czy te działania są utrudnione? W czasie pandemii rzeczywiście te nasze działania są nieco utrudnione, ale staramy się zachować wszelkie możliwe formy pracy, wykonywać nasze zadania na bieżąco i w pełnym reżimie sanitarnym obsługiwać naszych klientów. Wychodzą Państwo naprzeciw kontaktom. Dzieci i młodzież mogą do Państwa się odzywać, mogą się kontaktować. Oczywiście w ramach naszych zadań, a zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci w pieczy zastępczej bądź rodziców dzieci w pieczy zastępczej, proponujemy każdą formę wsparcia, kontaktów z koordynatorami pieczy, z psychologiem, z radcą prawnym, z osobami, które są bezpośrednio związane z potrzebami osób i dzieciaków związanych z pieczą zastępczą. Czy jakieś problemy są ostatnio zgłaszane? No, naturalnie to rzecz jest oczywista i zrozumiała, że pandemia u wszystkich spowodowała szereg różnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Staramy się na bieżąco te sprawy łagodzić, wychodzić naprzeciw, rozwiązywać problemy. Także jest to rzeczywiście bardzo, bardzo trudna sytuacja, którą no, musimy się zmierzyć, aby przeciwdziałać temu pewnym zdarzeniom, które mogą mieć miejsce. Proponują Państwo także krótkotrwały okres wytchnieniowy. Polega on na tym, że opiekun, który na co dzień opiekuje się osobą niesamodzielną, ma możliwość skorzystania z takiego pobytu dla swojego podopiecznego. Taki pobyt obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pielęgniarską, lekarską oraz terapię zajęciową. Naszych podopiecznych możemy skierować do takich instytucji jak zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej funkcjonujących na terenie naszego województwa. W tym czasie, kiedy podopieczny znajduje się w tej placówce, może ten czas poświęcić tylko i wyłącznie dla siebie. Ten pobyt możliwy jest do sfinansowania do 14 dni. Istnieje również możliwość dofinansowania dojazdu. Refundujemy koszty testu na koronawirusa. W ramach projektu realizujemy również usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnych. 5 asystentów w naszym projekcie zajmuje się około średnio 5-6 osobami niepełnosprawnymi. To też jest bardzo atrakcyjna, myślę, forma pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Proponujemy również też usługę teleopieki, czyli opaskę monitorującą czynności życiowe. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tego krótkotrwałego okresu wytchnieniowego? Wystarczy złożyć jakieś stosowne dokumenty? Dokładnie. Potrzebne są pewne dokumenty, które należy bezwzględnie złożyć tutaj. Staramy się, żeby te dokumenty były jak najprostszej formie i najłatwiejszej do uzyskania. Będzie potrzebna tutaj wizyta u lekarza, żeby wydał również takie zaświadczenie o niesamodzielności. No i oczywiście kontakt tutaj bezpośrednio z pracownikiem, który ustali, w jakiej formie zostanie osoba skierowana. Czy musimy sporządzić odpowiednie dokumenty,
do umowy, która jest wiążąca, określa warunki pobytu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 13 oraz 14 emerytury. Świadczenie to zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Więcej na ten temat powie Państwu rzecznik Monika Kiełczyńska. W poniedziałek 8 marca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 21 stycznia bieżącego roku o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. 14. emerytura trafi do klientów zakładu wraz z wypłatami listopadowych świadczeń i będzie wynosiła 1250 zł i 88 groszy brutto. 14. będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 roku będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, to jest m.in. do emerytury lub renty, renty socjalnej czy też świadczenia przedemerytalnego. 14. nie otrzymają natomiast osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Pełną kwotę 14 świadczenia otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają 14 pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Czyli na przykład, jeżeli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, 14 będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14. emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty 14. świadczenia nie będą dokonywane żadne potrącenia ani egzekucje. 14. emerytura ma zostać wypłacona dla około 9 milionów 100 tysięcy emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla około 7 milionów 900 tysięcy świadczeniobiorców. Tymczasem w kwietniu emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymają 13. emeryturę, której wysokość będzie wynosiła 1250 zł i 88 groszy brutto. Świadczenie przysługuje tutaj w pełnej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego. To tyle w naszym dzisiejszym serwisie. Przed Państwem dalsza część programu i kolejne audycje. Zapraszam na materiał, w którym młody Szymon Cieślak z Sieradza opowie Wam o swojej pasji do windsurfingu. Szymon, 13 lat, chodzę do szkoły podstawowej numer 10, no i interesuję się windsurfingiem. Wzięło się to stąd, że całą wakację jeździłem na takie małe jeziorko, no i tam sobie właśnie całe wakacje spędzaliśmy i zaczęło się od tego, że wypożyczałem sobie deskę z skrzydeł szkółki i brałem sobie jeszcze wiosło i sobie tak pływałem swobodnie. Ja właśnie chyba rodziców zaraziłem windsurfingiem, bo zaczęli pływać niedawno. Mama niedawno zaczęła pływać, tata raczej tak razem ze mną starał się. No i ta radość, miłość do wody chyba od taty się wzięła i od mamy. Pewno pierwsze lekcje rodzice przebyli z instruktorami takimi już prawdziwymi, a kolejne lekcje to już były ze mną, ale jednak trochę ciężko jest tak z rodzicami pływać. Nerwów nie mam na pewno do rodziców. Czasami jest ciężko, ale daję radę.
No, rodzice mnie dowożą do Kalisza na treningi. Teraz na siłownię jeździmy i mamy ogólnorozwojowe treningi, takie kondycyjne. No a latem mamy cały czas zgrupowania, bardzo rzadko jestem w domu w wakacje, całe wakacje właśnie spędzam na Pomorzu, można powiedzieć. A jeżeli nie ma nas na zgrupowaniach, to jesteśmy w Kaliszu na szałym. To był teraz mój pierwszy sezon, 2020. No myślę, że bardzo dobrze mi poszło, bo miałem same sukcesy. Zacząłem pływać od września 2019 i sezon zacząłem... Od którego zacząłem sezon? Od maja. No i bardzo dobrze mi szło. Chyba miałem trzy razy pierwsze miejsce i na każdych regatach stałem na podium. No na pewno nie jest tani sport. Teraz sprzęt wymieniam często. Na przykład teraz była awaria z żaglem na regatach, najważniejszych w sezonie. A teraz w Hiszpanii byliśmy 3 tygodnie. I byłem przygotowywany do klasy olimpijskiej, windfoil, no i tam spore sumy są. No staram się jak najmniej opuszczać lekcji, a pani wychowawczyni bardzo mi w tym pomaga. Zawsze mnie puszcza na regaty i jestem raczej w szkole dużo. No na pewno nie ma to jakichś szczególnego znaczenia predyspozycje. Bardzo dużo zależy od tego, ile jest godzin wypływanych. No i to tak w zasadzie tyle. Ja się nauczyłem w szkółce, 2 lata pływałem i ogarniałem już powoli. Na najważniejszych właśnie regatach w całym sezonie, na Mistrzostwach Polski, no pech niesamowity, bo pękł mi żagiel i musiałem od koleżanki pożyczyć. Jeszcze właśnie na moim starym żaglu nie mogłem, bo na żaglu też są numery startowe i musiałem je jakoś przekleić i kombinowałem, jak najlepiej je napisać i jeszcze punkty karne dostałem i spadłem naprawdę nisko. Właśnie wydaje mi się, że to była przyczyna tego starego żagla, a nie tak jak... O Jezu. No średnio było względem psychiki, bo trudno było, ale bardzo się starałem. Nie, na brzegu jest super, bo ogółem to jest tak, że na brzegu jesteśmy kolegami, a na wodzie rywalami. Schodzimy z wody i znowu jesteśmy kolegami. Atmosfera jest super. No, na pewno te Mistrzostwa Polski w tym roku chciałbym zrobić na podium. No, a w przyszłości no to już celować Mistrzostwa Świata. W programie Nasze Sprawy w studiu gościliśmy prezydenta Sieradza Pawła Osiewałę. Tematem rozmowy była m.in. strategia rozwoju miasta i miejski obszar funkcjonalny. Witamy Państwa w programie Nasze Sprawy. W tym roku po raz pierwszy moim gościem jest prezydent Sieradza, pan Paweł Osiewała. Witam pana redaktora, witam telewidzów. Panie prezydencie, zaczniemy troszeczkę inaczej. Popatrzymy w perspektywę rozwoju miasta i nie tylko, i tej centralnej części województwa łódzkiego. Natomiast na kolejnym spotkaniu na pewno, bo tak się umówiłem z panem prezydentem, porozmawiamy o sprawach bieżących, o inwestycjach i o tym, co państwa i mieszkańców miasta przede wszystkim boli i dotyczy. Panie prezydencie, zacznijmy może od strategii rozwoju miasta na lata 2020-2030. Wiem, że prowadziliście państwo ankietę, zbieraliście państwo propozycje, wnioski związane z przyszłością tego miasta. Jak to na moment dzisiejszy wygląda? Czy prowadzicie takie konsultacje społeczne i czy są już pierwsze wnioski? Tak. Pan redaktor dotknął pewne sprawy i myślę, że to będzie miało również odzwierciedlenie w tym, o czym będziemy w przyszłości rozmawiać, czyli o tym, co sieradzanie postrzegają jako plusy, ale również i minusy życia w naszym mieście.
Ankieta została dedykowana mieszkańcom i do 19 lutego mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się na temat tego, jak się raz widzą, co już wydarzyło się i jakie są oczekiwania na lata 20-30. To była duża grupa i próba osób, które zechciały odpowiedzieć na nasze pytanie. Wyniki badań zostały zebrane w jedną całość od 419. Ile osób zechciało? 450, od 419 to jest próba, którą wybraliśmy do badania. I to bardzo ciekawe wnioski płyną z tej ankiety. Nie jest najgorzej, ale może być lepiej, tak bym się wyraził. Mieszkańcy generalnie są zadowoleni z życia w naszym mieście i oceniają pozytywnie w prawie 80% jakość życia w mieście. Oceniają to jak Sieradz, jako przestrzeń dobrą do życia w naszym mieście. Oceniają również Sieradz jako miejsce dobre do pracy. Zadowoleni są z tego prawie w 84%, jak miasto Sieradz wygląda. No ale żeby nie było tak słodko, to oczywiście dostrzegają mankamenty funkcjonowania w naszym mieście i trochę jestem zaskoczony badaniami, które teraz otrzymaliśmy, dlatego że 3 lata temu podobne badania, które prowadziliśmy, wskazywały, że absolutnym priorytetem dla mieszkańców naszego miasta jest powietrze, czyste powietrze. Dziś mieszkańcy wskazują nam, że ważne jest dla nich, czy może najważniejsze w wynikach badań jest dla mieszkańców naszego miasta sprawa pracy, ale pracy dobrej. I to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, praca jest, ale oczekiwalibym dziś mieszkańcy tego poziomu wyższego, czyli dobrej pracy za dobre pieniądze. Mają... I oczywiście adekwatne kwalifikacje. Oczywiście, że tak. No, to już jest jakby nasze słowo. Oczekują dobrego miejsca do wypoczynku i tu jest wskazanie, aby mogli kreatywnie spędzać czas wolny. Mają pewne zastrzeżenia do administracji i do funkcjonowania urzędów, ale bardzo jest istotnym to, że oceniają pozytywnie i dostrzegają to, że nie brakuje nam miejsc w żłobkach i w przedszkolach, że mentalność mieszkańców jest wysoko oceniana, ale widzimy również i jako mieszkańcy pewne ułomności w mentalności. Oczekują od nas mieszkańcy, żeby było więcej wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych. Zebrane to jest w kilkadziesiąt życzeń mieszkańców naszego miasta. Teraz przy opracowywaniu już strategii będziemy się przyglądać, w których obszarach możemy tę sytuację poprawić. Dla mnie jest jeszcze również bardzo istotne to, że mieszkańcy oczekują takiego zdecydowanego takiej zdecydowanej poprawy infrastruktury technicznej, że chcieliby, aby w kolejnych latach rewitalizacja przestrzeni tych, które jeszcze w mieście mamy, nabrała jeszcze większego tempa, żeby właśnie kulturalno-rozrywkowe imprezy odbywały się w większej ilości, ale również oczekują, że powstanie kolejna niecka basenu, czy że będziemy pokazywać perspektywy dla młodych. I jeszcze jeden wniosek taki na koniec, który jest dla mnie dumą i tutaj chciałbym się tym pochwalić. I instytucja badająca, ale również i mieszkańcy bardzo wysoko ocenili jakość kształcenia w naszych placówkach oświatowych. To jest ponadprzeciętną i powiatową, i wojewódzką, a również i krajową. I warto by było za Państwa pośrednictwem podkreślić w tym czasie, kiedy jesteśmy na etapie właśnie aplikowania i naborów do szkół miejskich, żeby mieszkańcy ufali nam, żeby mieli pewność, że ta oświata jest bardzo wysoko oceniana i dzieci nasze, które uczą się w szkołach podstawowych miasta Sieradz, osiągają wyniki ponadprzeciętne na tle innych samorządów. Panie prezydencie, ja tutaj analizowałem również te wyniki, o których pan tutaj mówi i o wnioskach i zabrakło mi takiej pozycji jak potrzeby mieszkaniowe. Do tej pory myślałem, że najważniejszymi potrzebami dla mieszkańców właśnie są
tak jak pan powiedział, dobra praca i dobrze płatna praca i potrzeby mieszkaniowe, a później pozostałe. Bo trzeba, szanowni państwo, pamiętać, że w tej ankiecie brali udział mieszkańcy miasta, tak, czyli osoby, które mają mieszkania. Bo przecież, żeby miasto się rozwijało, to chyba te dwa czynniki są najważniejsze. Praca, tak, i mieszkania. Tak, dotknął pan redaktor tutaj faktycznie problemu, który wykazują mieszkańcy i tutaj to jest również traktowane, pomimo tego, że w ostatnim czasie przybyło mieszkań realizowanych czy budowanych przez prywatnych deweloperów, to mieszkańcy, ale również dostrzegają ten problem związany z nabyciem mieszkań, ale również i z wynajmem długookresowym mieszkań. I temu również w najbliższym czasie, nie mówię, że w okresie dekady, tak jak będzie strategia przygotowywana, będziemy próbowali zaradzić, czyli podjąć działania takie, żeby te mieszkania i nowo budowane, ale również te, które się pojawią na rynku wtórnym, były osiągalne dla mieszkańców. I na krótko wracając do strategii, dziś jesteśmy po badaniach, wiemy, czego mieszkańcy oczekują na bardzo dużej próbie. Teraz firma, która pomaga nam opracować strategię na lata 2030, przedstawi projekt dokumentu, który za niedługi czas zostanie poddany konsultacjom mieszkańców naszego miasta. I tutaj będziemy chcieli zrealizować konsultacje w trybie elektronicznym, ale jeżeli na to warunki pozwolą, to ja osobiście rekomenduję, że chciałbym się spotkać z mieszkańcami twarzą w twarz, z zachowaniem oczywiście rygorów sanitarnych i bezpieczeństwa, tak żebym mógł posłuchać na żywo, co mieszkańcy mają do powiedzenia na temat strategii, która będzie przedłożona do konsultacji. Natomiast jeszcze do tych mieszkań, proszę powiedzieć, czy macie jakiś pomysł? Rozmawialiśmy już, podejmowaliśmy kilka razy próby rozmowy na ten temat. Mówię tutaj o budownictwie mieszkaniowym na wynajem. Tak. To słowo tanie, nie wiem, czy jest aktualne, ale... Tak, ale bardzo dobra wiadomość. Państwo będziecie jako pierwsze media, które się o tym dowiedzą. Mam nadzieję, że we wtorek w przyszłym tygodniu, 9 marca, Państwo radni zatwierdzą uchwały na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Uchwały, które właśnie powołują do życia spółkę SIM, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Dwie uchwały i druga uchwała dająca delegację prezydentowi miasta Sieradza do tego, aby złożyć wniosek w Krajowym Zasobie Nieruchomości, aby pozyskać 3 miliony złotych na zorganizowanie tej spółki i przystąpienie do procesów już proceduralnych, czyli samego zawiązania spółki, rejestracji tej spółki, a również i pójście dalej, czyli zlecenie projektu i przygotowanie tego do budowy. Mam nadzieję, że 2023 rok to będzie czas, kiedy uda nam się te budynki wybudować i tutaj mówimy o trzech budynkach. Jeden budynek komunalny, na który już jest zlecony projekt wykonania dokumentacji i te dwa budynki na wynajem długookresowy. To samorządy, które wychodzą jeszcze dalej, nie tworzą spółek, ale też stwarzają konkretnym instytucjom, które zajmują się budownictwem. No TBS-y chociażby, tak, ale dla nas... takie, żeby było łatwiej po prostu wejść na dany teren i szybciej, przede wszystkim, szybciej wybudować. Absolutnie, prawda? Tak, ale my przyjęliśmy zasadę SIM-u, dlatego że to daje nam pewien komfort nieobciążania budżetu pewnymi kosztami. Ale z badania, tylko jako ciekawostkę, tak, powiem panu redaktorowi i telewizom, że pracy w Sieradzu jest na tyle dużo, że bezrobocie wynosi w samym mieście około 4% i około 3800-900 osób pracuje w Sieradzu z okolic, a tylko 2000 z niedużą nadwyżką wyjeżdża do pracy gdzieś poza Sieradz. Także tutaj pokazuje ten potencjał osób, które będą może chciały podjąć decyzję, żeby się do Sieradza wprowadzić, jeżeli te mieszkania będą. Panie prezydencie, kolejny temat, o który chciałem poruszyć w dzisiejszym, to jest miejski obszar funkcjonalny i tutaj, szanowni państwo, w tej centralnej części województwa łódzkiego w realizację tego przedsięwzięcia zaangażowane są Zduńska Wola, Łask i Sieradz. Przede wszystkim cel taki jest, żeby przyspieszyć jak gdyby rozwój gospodarczy, ożywić tą centralną część województwa, bo to, co państwo wspólnie zaplanujecie i te przedsięwzięcia, które będziecie chcieli zrealizować wspólnie jako samorządy, będą wpisane w strategię rozwoju województwa łódzkiego właśnie też na lata 2020-2030. Wnioski, tak tytułem przypomnienia,
do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie rozwoju województwa i swoje propozycje można składać, bo ten termin został przedłużony do końca kwietnia. Takie miasta właśnie jak Sieradz, Zduńska Wola, Łask, ale również i 7 gmin, które nas otaczają, będą miały okazję zrealizować wspólne działania. Przed nami teraz, włodarzami tych wszystkich samorządów, ogromna praca, żeby panu marszałkowi i radnym wojewódzkim pokazać, co chcemy wspólnie zrobić. I tutaj są cztery obszary strategiczne, które będą objęte takim dodatkowym wsparciem, czyli to są najważniejsze potrzeby rozwojowe i tutaj jest dedykacja dla ochrony klimatu i jakości powietrza, gospodarka komunalna, efektywność energetyczna, ale również turystyka i rekreacja. I teraz my wszyscy samorządowcy musimy znaleźć takie elementy, które nas łączą, po to, aby wystąpić ze wspólnymi wnioskami. Ja sobie tak to wyobrażam, że takie elementy jak chociażby... Czy udało się już Państwu nawiązać kontakt, tak, i pracujecie, tak, wspólnie nad tym? Tak, absolutnie. Już były 3 spotkania takie online'owe wszystkich włodarzy. Jedno spotkanie takie rzeczywiste. Każdy z nas ma wyznaczone cele, mówi co by chciał i tutaj... Jeżeli dotykamy elektromobilności, to mogą być wspólne linie autobusów elektrycznych. Jeżeli mówimy o ochronie powietrza, to wyobrażam sobie, że marzenia nasze, które były w aktywnej Dolinie Rzeki Warty, warto by było poszerzyć może o Dolinę Grabi i wyjść dalej jeszcze do gminy Buczek, bo to również pan wójt gminy Buczek zgłaszał taką potrzebę stworzenia chociażby ścieżki rowerowej, aby ci, którzy pracują na lotnisku w Łasku czy na lotnisku w gminie Buczek, mogli sobie przy okazji korzystać. Dokładnie. To są te elementy. Cała sprawność energetyczna, tutaj mówiło o farmach, może fotowoltaicznych, a może i o klastrze energetycznym, który byłby możliwy do stworzenia, o wspólnych przedsięwzięciach kulturalnych, czy chociażby realizacja pewnych zadań związanych ze wspólną gospodarką komunalną. I tutaj przypomnę, że Zduńska Wola również podjęła już pierwsze kroki, bo powołała swoje przedsiębiorstwo zarządzające śmieciami w mieście i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłości na przykład realizować te zadania przez Związek Czyste Miasto, Czysta Gmina. Jest wiele obszarów, które mogą nas połączyć, a teraz jeżeli mieszkańcy Sieradza popatrzą na to, co dzieje się również i u naszych najbliższych sąsiadów, przyjaciół w gminie Wróble, w Brzeźnio, Burzenin czy w gminie Sieradz i również tworzony obszar funkcjonalny do zrealizowania pewnego zadania związanego z zagospodarowaniem zbiornika Jeziorsko w gminie Warta, tak, i na moją wiedzę, tak, wiem, że koledzy wójtowie i burmistrz Warty chcieliby stworzyć taki szlak rowerowy, powiedzmy, od Sierada do samego Jeziorska. Jeżeli byśmy do tego dołączyli jeszcze Sieradz, no to tak naprawdę przed nami ciekawy czas dziesięciolecia. I to jest dla nas bardzo ważne. Już ostatnie słowo. Tak. Jeżeli znajdziemy się, gminy nasze w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, czy taki miejski obszar funkcjonalny powstanie, to mamy pewność, że pieniądze, które na nasze projekty będą po akceptacji państwa radnych budżetu czy strategii na lata 2010-2030, na pewno się znajdą. One będą znaczone, będą tylko na realizację tych zadań i będziemy mogli sobie już planować w poszczególnych latach nasze działania, a to nie będzie wykluczało również możliwości pozyskiwania środków z innych konkursów, które będą realizowane czy przez Urząd Marszałkowski, czy przez centralne jednostki ministerstwa, czy instytucje centralne. To czyli przed nami wspólny, masę pracy. Taki wspólny dokument. 9 samorządów, sumie, dlatego tak? Że gminy są jeszcze, gmina Sieradz, gmina Zduńska Wola, tak, Wodzierady, tak. Szadek, Buczek. I to wspólnie przedstawicie jako jeden dokument. Dokładnie, jako jeden dokument do strategii rozwoju, tak jest, miejskiego obszaru funkcjonalnego dla tych samorządów. Jasne. Panie Prezydencie, Sieradz generalnie ma 51 prawie i no, z groszami kilometra kwadratowego powierzchni. Proszę mi powiedzieć, jak wyglądają na dzień dzisiejszy kwestie terenów inwestycyjnych? Aż się boję myśleć, żeby nam tych terenów starczyło, bo wiele rozmów prowadzimy z inwestorami. Są chętni, ale to nie tylko tereny miejskie, ale również gdy kierujemy do prywatnych właścicieli nieruchomości, którzy taką deklarację sprzedaży gruntów swoich w strefach ekonomicznych, gospodarczych, które są w Sieradzu
są skłonni podjąć takie decyzje. Czyli mówiąc o tym, obszary wiejskie, które zostały włączone w tak, tak. I tutaj całe woźniki, tak. I tutaj miasta, możemy powiedzieć całe woźniki, Górka Woźnicka, ale również dla tych, którzy znają topografię trochę miasta, to ulica Paszkiewicza, ulica Borek, czy ulica Elewatorowa, już za torami, za przejazdem. Tam są również prawie 70-hektarowe obszary do tego, żeby można było inwestować. Po drugiej stronie Zapusta i skrzyżowanie przy rondzie Smardzew, czy tutaj Wojska Polskiego po jednej, po drugiej stronie tereny inwestycyjne. Jest czyli tych terenów jest sporo, jest niemiejskich, znaczy, tak, tak, i miejskich, i prywatnych właścicieli, tak? Ale grunt, jeżeli ktoś jest zdeterminowany do tego, żeby działalność w Sieradzu prowadzić, gorąco zapraszam. I tu postawimy kropkę. Mówiłem się z prezydentem na kolejną rozmowę już konkretnie o inwestycjach i o tym, co jest dla Państwa w mieście najważniejsze, bo są dobre rzeczy, ale też są rzeczy, które przeszkadzają w takim codziennym życiu i funkcjonowaniu. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję i gorąco zachęcam do aktywnego udziału mieszkańców i w ankiecie Urzędu Marszałkowskiego, ale również i później przy konsultacjach strategii miasta Sieradza na 2030, na lata 2030. Dla nas to jest bardzo ważne, abyście Państwo wyrazili swoje opinie. I po prostu dzięki temu ten dokument będzie bardzo realny i będzie go można w przyszłości zrealizować. Zrealizować, nasze dokładnie. Sprawy. Państwa gościem był prezydent Sieradza, pan Paweł Siewała. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Choć faza zasadnicza dopiero się zakończyła, to prawdziwe siatkarskie emocje dopiero przed nami. W weekend 13-14 marca odbędą się pierwsze mecze fazy play-off. Wicemistrz sezonu zasadniczego Tubądzin Volley Mosir Sieradz podejmować będzie Beniaminka i trzeci zespół grupy trzeciej WKS Wieluń. Pierwsze dwa spotkania rozegrane będą w Sieradzu i odbędą się w sobotę o godzinie 18 i w niedzielę o godzinie 17. Transmisję z obu meczów przygotuje nasza telewizja. Zmagania sieradzkich i wieluńskich siatkarzy będzie można obejrzeć na naszym kanale YouTube oraz na stronie www.8tvr.pl. Wspierajcie i dopingujcie swoich ulubieńców przed ekranami. Zachęcamy do oglądania. Najbliższą sobotę w Sieradzu odbędzie się mecz 20. kolejki 4. Ligi Łódzkiej w piłce nożnej. Na inaugurację rundy wiosennej wicelider Warta Sieradz podejmie 18. w tabeli zespół Czarnych Rząśnia. Spotkanie odbędzie się o godzinie 13 na stadionie Mosir bez udziału publiczności, lecz transmisja meczu na żywo będzie dostępna na naszym kanale YouTube oraz na stronie www.8tvr.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji oraz przeżywania wspólnie z nami piłkarskich emocji z udziałem biało-zielonych. Spółdzielczynom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza wszystkich dorosłych mieszkańców Sieradza, Błaszek, Warty i Szatku do udziału w wielkanocnym konkursie pod tytułem Ozdoby Wielkanocne. Prace konkursowe można wykonać dowolną techniką i wykorzystać wszelkiego rodzaju materiały. Mile widziane są strojki, figurki, kartki świąteczne, pisanki, zawieszki wielkanocne, girlandy, dekoracje z włóczki, bukiety z wykorzystaniem palm i tym podobne. Każdy uczestnik powinien wykonać dwie różnorodne ozdoby i dostarczyć je do 24 marca do Biura Spółdzielczego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Prace powinny być podpisane, a na dołączonej karteczce należy wpisać imię i nazwisko autora, miejscowość, wiek i numer telefonu. Wyniki zostaną opublikowane na facebookowym fanpage'u SDK-u 31 marca. Wtedy też będzie otwarta wystawa pokonkursowa. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, Klub Miłośników Fantastyki Sagitta i Poznańskie Towarzystwo Miłośników Tolkiena Drużna Pyrlandii zapraszają do udziału w konkursie literackim W świecie Tolkiena – opowieści inspirowane Śródziemiem. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób z terenu całego kraju w kategoriach wiekowych 14-18 lat i powyżej 18 roku życia. Zadanie uczestników polega na obejrzeniu filmu ze spotkania Klubu Miłośników Fantastyki Sagitta, na którym Poznańskie Towarzystwo Miłośników Tolkiena Drużna Pyrlandii przedstawiło prelekcję Wstępy do świata Tolkiena oraz napisaniu opowiadania inspirowanego twórczością Tolkiena. Maksymalnie 4 strony formatu A4. Film jest dostępny na kanale YouTube. Uczestnicy konkursu mogą się zgłosić, wysyłając e-mail na adres pjezierski@pbp.sierac.pl do 22 marca do godziny 15. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 25 marca, Światowy Dzień Czytania Tolkiena. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, w tym książki Tolkiena i o uniwersum tolkienowskim oraz nagrodę specjalną. Możliwość przeprowadzenia spotkania klubu online na dowolny temat w terminie ustalonym wspólnie z członkami klubu. Link do wspomnianego filmu, a także regulamin, oświadczenie i klauzula informacyjna są dostępne na stronie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Zachęcamy do uczestnictwa. Znajdujemy się na oczyszczalni ścieków w Łasku. Oczyszczalnia, która powstała z myślą przede wszystkim o mieszkańcach gminy Łask pod kątem oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z przepisami krajowymi oraz przepisami Unii Europejskiej, przede wszystkim dyrektywy ściekowej. Nasz projekt już dobiega końca, jest w fazie rozliczeń. Wszystkie efekty rzeczowe, które mieliśmy wykonać, zostały praktycznie już wykonane. Został tak naprawdę tylko efekt ekologiczny. Efekt ekologiczny to przyłączenie Państwa Nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Część z Państwa nieruchomości już jest przyłączonych, niestety część jeszcze nie. Mamy jeszcze troszkę czasu, ale zachęcamy, proszę Państwa, do nieodkładania tych decyzji na ostatnią chwilę. Aby ułatwić Państwu ten proces przyłączania, MPWiK uruchomił z końcem listopada nieodpłatną usługę wykonania dla Państwa projektu wykonania instalacji przyłączeniowej. Jeżeli mają Państwo przy kanalik doprowadzony do granicy nieruchomości, zapraszamy do spółki celem złożenia zlecenia na wykonanie tej dokumentacji technicznej, którą do końca lutego, proszę Państwa, wykonamy Państwu nieodpłatnie. Dodatkowo zachęcamy też do złożenia na dzień dzisiejszy wstępnych na razie zgłoszeń celem wykonania tych instalacji. Planujemy, gmina Łask tak naprawdę planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wniosku o dofinansowanie budowy instalacji przyłączy kanalizacyjnych, proszę Państwa. Na dzień dzisiejszy zbieramy chętnych, tak jak powiedziałem. Jeżeli zainteresowanie będzie duże, taki wniosek na pewno będzie przygotowywany. Wojewódzki Fundusz oferuje dofinansowanie 70% wydatków kwalifikowanych takiego przyłączenia, a wydatkiem kwalifikowanym tak naprawdę będzie wykonanie tylko i wyłącznie robót budowlanych na tych instalacjach. Po Państwa stronie będzie wykonanie projektu technicznego i zapewnienia obsługi geodezyjnej. No tak jak wspomniałem, projekt techniczny na dzień dzisiejszy wykonamy dla Państwa nieodpłatnie. Dlatego zachęcamy, aby nie odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę i skorzystać z możliwości, które na dzień dzisiejszy oferujemy my jako spółka, tutaj gmina jako przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie budowy tej instalacji. Oczyszczalnia, na której, proszę Państwa, jesteśmy, powstała po to, aby ścieki z całej naszej aglomeracji miejskiej oczyścić w sposób zgodny z przepisami i pozbawić Państwa problemu, jakim jest opróżnianie szamp, które tak de facto jest na pewno dla Państwa tutaj, jeżeli chodzi o finanse, droższe ze względu na to, że cena ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków jest praktycznie ciut wyższa od ceny ścieków, które trafiają do kanalizacji sanitarnej, a do tego, proszę Państwa, dochodzi koszt odbioru dowozu beczkowozu. Także zachęcamy jeszcze raz, jesteśmy dla Państwa otwarci i zapraszamy do kontaktu. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci apeluje do ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los potrzebujących pomocy, aby wsparli działalność na ich rzecz i przekazali 1% podatku lub dowolną wpłatę na konto sieradzkiego TPD, którego numer prezentujemy Państwu na ekranie. Państwa datki zostaną przeznaczone na dożywienie dzieci w placówkach TPD, pomoc dzieciom przewlekle chorym i niepełnosprawnym, w tym kolonii profilaktycznych i zdrowotnych. Nie bądźmy obojętni, solidarnie się wspierajmy, a łatwiej i szybciej wrócimy do normalności.
Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Pojazdy mechaniczne mimo obecnej sytuacji z zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 nie mogą poruszać się po drogach bez ważnych badań technicznych. Dlatego nasza stacja kontroli pojazdów PKS Sieradz wykonuje badania w pełnym zakresie i w pełnym wymiarze czasu pracy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13, z zachowaniem szczególnych wymagań sanitarnych. Nasi pracownicy stosują środki ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki, podczas całego procesu obsługi klienta zarówno w biurze, jak i kanale diagnostycznym. Zastosowaliśmy również przegrodę między pracownikiem a obsługiwanym klientem. Stosujemy przepisy odległości między osobami oraz umożliwiamy dezynfekcję rąk. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wymagań sanitarnych ograniczy do minimum ryzyko zakażenia, a jednocześnie umożliwi naszym klientom wykonanie badania technicznego. Zapraszamy wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych do przeprowadzania badań na stacji diagnostycznej PKS Sieradz. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości, są optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów.
teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EkoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Oryginalne aranżacje, wysmakowana przestrzeń, rozwiązania ergonomiczne i estetyczne. Jeżeli marzysz o wnętrzu na miarę Twoich potrzeb, stylu życia, osobowości, planujesz remont, salon meblowy Tata kompleksowo wyposaży każdą przestrzeń. W ofercie designerskiej ikony stylu, klasyka o unikatowej wartości, polskie marki Vox, Meblomag, Gala czy Taranko. Także trendy sezonowe, produkty codziennego użytku i ponadczasowe. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie spersonalizowany moodboard. Działamy holistycznie od projektu po kompleksowe wyposażenie. Nasza kreatywność nie zna granic. Od stylu vintage, postindustrialnego, glamour, aż po kolonialny, orientalny czy prowansalski. Jesteśmy dla Was w dwupoziomowym salonie na powierzchni 1200 metrów. Gwarantujemy profesjonalne porady dekoratorskie, produkty wysokiej jakości oraz dogodny system płatności. W tych trudnych czasach pandemii prowadzimy sprzedaż zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb każdego klienta. Zapraszamy do naszego salonu w Sieradzu przy ulicy Warszawskiej 11A. Zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonu 509 407 463 oraz 519 303 701. Nasze aranżacje i kolekcje mebli w Twoim wnętrzu. Zapraszamy! Słabo słyszę, przez to mam kłopot ze zrozumieniem, co mówi moja żona. Dobrze, że spotkałem Witka. Pomagam pacjentom z niedosłuchem od kilkunastu lat. W końcu ja też jestem użytkownikiem aparatów słuchowych. Razem z żoną prowadzimy własny gabinet protetyczny NanoMed. Dzięki profesjonalnym urządzeniom regulacja aparatu jest przyjemna i bezinwazyjna. Dzisiejsze aparaty są mniejsze i wydajniejsze. Pacjenci firmy NanoMed mają możliwość wypróbowania aparatu w domu w trzech etapach. Dzisiaj pacjent nosi aparat 12 godzin na dobę zamiast chować do szuflady jak dawniej. NanoMed. Dbamy o Wasz słuch. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni.
Chronimy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Walka z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chronimy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. To już wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam do śledzenia nas na www.8tvr.pl i na Facebooku. A przegląd wydarzeń już w piątek po godzinie 18. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Czy dowozicie do Parku Jurajskiego? Tak. A do najnowszego sezonu? Oczywiście. A na jakim bilecie? Prezentowym. Pierwszy słyszę. No to nowość. Netflix w prezencie nawet na rok. Super, to wsiadamy! Ty też wsiadaj. Teraz w Wektrze dostępna wszędzie telewizja smart i internet światłowodowy. A Netflix nawet na rok w prezencie. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl.